Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze, jeden z kolegów zastanawia się, czy okoń to właściwie ryba dzienna, czy nocna. Po drugie, opowiem Wam trochę o kolejnej przynęcie z kolekcji Salmo o nazwie Salmo Roach 9. No i na koniec będę miał, jak sądzę, ciekawą nowinę, ciekawą zapowiedź, niespodziankę. To dla wszystkich, którzy wytrzymają ze mną do końca. Zapraszam. No i tak, po pierwsze pytanie od kolegi o pseudonimie Aszka Aszka. Mam na imię Wojtek. Pytanie co do okonia i jego żerowania w nocy. U mnie w zbiorniku zaporowym, głębokim, podgórskim, największe okonie łowi się w nocy z brzegu. Mam już kilka sztuk o 40, długości 40 plus, zaliczonych po ciemku w tym sezonie. I to z różnych miejsc na zbiorniku. Przy czym zaznaczam, że za dnia nie ma hałasu na brzegu, który miałby płoszyć ryby. Gumy 7-10 cm prowadzone płytko, w miarę wolno, na lekkich główkach, za dnia biorą mniejsze i jest trudniej, a o ryby okazowe. Dlaczego sandacz jest uważany za rybę nocną, a okoń za rybę dzienną? Dziękuję za odpowiedź i przemyślenia. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam kolego Wojtku. No cóż, po pierwsze spostrzeżenia kolegi są właściwe i nie są odosobnione. Ja nie uważam się za mistrza od okoni, ale mam styczność z bardzo dobrymi łowcami tego gatunku i wszyscy w zasadzie potwierdzają to spostrzeżenie. Mianowicie w jeziorach, szczególnie tam, gdzie jest dużo okoni, łowi się sporo małych ryb, to znaczy takich do 25 cm przeważnie. No a w naszej rzeczywistości częściej jeszcze mniejszych. Natomiast w nocy wychodzą na żer i stają się aktywne te grubsze sztuki, czyli właśnie 40+, które u nas uważane są za okazy. I to nie tylko z jezior w mojej okolicy, czyli na północy, również na południu, zbiorniki zaporowe. Tak jak tu kolega mówi, prawdopodobnie to gdzieś jest ten zbiornik na południu. I nie tylko w Polsce, w innych krajach też wędkarze zauważyli, że okoń, te grubsze sztuki, wychodzą na żer w nocy i jest je łatwiej złowić. Dlaczego tak się dzieje? No myślę, że z tych samych powodów, co w przypadku innych drapieżników. Oczywiście nie mówimy tu o sandaczu i sumie, które są uznawane, zaraz do tego wrócę, za ryby typowo nocne. Ale szczupak, nie wiem czy wiecie, również jest aktywny w nocy. Szczególnie w przypadku wszystkich drapieżników uwidacznia się to w okresie letnim. Czyli raczej nie na wczesną wiosną, raczej nie w zimie i późną jesienią, ale oczywiście też są wyjątki. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia paru fachowców z Holandii, którzy łowią tam ogromne ryby na jesieni i w zimie, gdzieś tam właśnie grudzień, styczeń czy luty, bo jeszcze do końca lutego, do końca marca właściwie wolno łowić drapieżniki w Holandii. Łowią w nocy zupełnie po ciemku, wiele zdjęć jest robionych po ciemku. Łowią wielkie szczupaki właśnie w nocy. Oczywiście bez elektroniki i doskonałej znajomości zbiornika i wcześniejszego namierzenia obszaru, który potencjalnie który kryje w sobie takie skarby, to by było niemożliwe. No ale fakt jest faktem. Nawet szczupaki, które są uważane za typowe wzrokowce, czyli ryby, które posługują się w polowaniu głównie wzrokiem, są łowione w nocy, żerują w nocy. Tak samo okonie. Dlatego, jeśli chodzi o okres letni, no to jest wytłumaczenie, jedno z wytłumaczeń jest takie, że w nocy zwykle temperatura spada o kilka stopni, woda się ochładza i wtedy ryby się stają bardziej aktywne. Zwykle żerują przy powierzchni, bliżej powierzchni, bo tam jest troszeczkę więcej światła. No a ryby, które są ofiarami tych drapieżników, w większości zapadają w taki letarg, to nie jest sen w naszym rozumieniu, ale zapadają w taki letarg, który powoduje, że są mniej czujne i łatwiej dzięki temu stają się łupem drapieżników. No i teraz, dlaczego sandacz jest uważany za rybę nocną? No, sandacz jest typową rybą nocną, o tym świadczą jego przystosowania do życia, głównie wzrok, który jest, już o tym opowiadałem w poprzednim odcinku, specjalna budowa oka
powoduje, że dużo łatwiej mu jest polować w nocy niż na przykład szczupakowi. Ale na pewno wiecie, że narząd wzroku jest tylko jednym z dwóch głównych narządów, które pozwalają drapieżnikom polować. Drugim jest linia boczna, która jest bardzo ważna również, czego dowodem mogą być doświadczenia, które pokazały, że nawet oślepiony zupełnie szczupak potrafi łapać, skutecznie polować i łapać swoje ofiary. Oczywiście nie tak jest efektywny wtedy jak pełnosprawny szczupak, ale daje sobie radę i niekoniecznie musi zdechnąć. Na pewno łowiliście szczupaki z jednym okiem lub też całkowicie ślepe, mi się też zdarzyło, więc wzrok jest bardzo ważny, natomiast jego utrata nie powoduje, że drapieżnik jest kompletnie skazany na śmierć. No ale wracając do sandacza, czy jest typowym drapieżnikiem nocnym, też bym w to wątpił. W poprzednim odcinku opowiadałem Wam o moich obserwacjach z Holandii chociażby, gdzie w środku dnia, przy pełnym słońcu, łowiliśmy sandacze na kilkunastu metrach głębokości, a były te ryby 2-3 metry pod powierzchnią. I mimo, że tam światła było bardzo dużo, brały, oczywiście nie wszystkie, ale były tam obecne i można było je złowić, co świadczy o tym, że no nie do końca jest tak, że sandacz boi się światła, unika światła, chowa się gdzieś, jak jest duże oświetlenie, gdzieś głęboko. No i jaki z tego wniosek? Oczywiście są pewne zasady, generalne takie zasady, które mówią, że na przykład szczupak żeruje w dzień, bo jest wzrokowcem, sandacz żeruje w nocy, ponieważ ma do tego predyspozycję w postaci specjalnie zbudowanego narządu wzroku. Sum żeruje też głównie w nocy, ponieważ ma zarówno bardzo dobry wzrok, co prawda nie widzi barwnie, ale ma bardzo duże zdolności, jeszcze większe od sandacza widzenie przy bardzo niskim oświetleniu, plus ma jeszcze bardzo rozbudowaną linię boczną, która oprócz normalnych tych kanałów, które mają wszystkie inne ryby, czyli na głowie, na bokach ciała, ma również wąsy, na których jest bardzo dużo tych komórek, które powodują, że potrafi wyczuwać z dużej odległości minimalne różnice ciśnienia. Czyli na 100%, nawet jeśli byśmy sumę oślepili, będzie bez problemu sobie radził i będzie mógł pochwycić swoją ofiarę. Więc po prostu wszystkie ryby, a głównie drapieżniki, w swoim żerowaniu wykorzystują sprzyjające okoliczności. Tak, aby przy jak najmniejszym wydatku energetycznym jak najwięcej złapać, jak najwięcej pokarmu pochwycić. To jest całkiem logiczne. No ale co można doradzić koledze w kwestii przynęt? Ja bym spróbował absolutnie, koniecznie spróbowałbym przynęt twardych, bo jak sądzę, nie tylko tu kolega Wojciech łowi na tym jeziorze i odkrył tą tajemnicę, która jest, jak już powiedziałem, tajemnicą Poliszynela trochę, bo wszyscy dobrzy okoniarze o tym wiedzą. Próbowałbym i innych przynęt, bo na pewno większość ludzi łowi tam na gumy właśnie. Ja bym spróbował przynęt twardych, czyli tych, które fajnie dają mocną falę hydroakustyczną. Może tych, które trochę grzechoczą. Tutaj oczywiście spróbowałbym slidera, jeśli trzeba daleko rzucić, bo czasami to miejsce żerowania jest daleko od brzegu. Po prostu tam, gdzie jest drobnica, nie zawsze to jest blisko brzegu. Jeśli trzeba daleko rzucić, no to slider piątka, szóstka, siódemka, nawet jeśli okonie są 40+, spokojnie, nawet bym zaczął od siódemki, nie od piątki. Sweeper dziesiątka to jest duże przynęta, no ale na duże okonie naprawdę nie jest wcale za duża, wierzcie mi. Jeśli nie trzeba bardzo daleko rzucać, to może Rattling Hornet 4,5-5,5. No a przede wszystkim, jeśli noc jest spokojna, szczególnie jeśli noc jest spokojna i flauta, często tak jest, wiatr cichnie, nawet jeśli cały dzień mocno wiał i była fala, ale często w nocy jest tafla i wtedy można spróbować i warto było spróbować popera, bo on bardzo mocno burzy powierzchnię wody. Powierzchnia wody od spodu jawi się rybom jak taka tafla, jak lustro albo jak rozlana rtęć. Więc każde zaburzenie na tej powierzchni powoduje takie poblaski, które są z daleka rejestrowane przez okonie. A jeśli do tego dochodzi jeszcze dźwięk, taki chlapiący dźwięk plus grzechotka, która jest na przykład w Rattling Hornecie, to naprawdę powoduje, że ta przynęta zupełnie w środku nocy może przynieść bardzo fajną rybę. I jestem ciekaw, jak kolega sobie z tym poradzi. Czekam na jakieś sygnały.
Mam nadzieję, że przyniesie to fajną rybę. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o nocne łowienie okoni, grubych garbusów. Teraz powiem Wam parę słów na temat kolejnej przynęty, która pojawiła się w kolekcji Salmo w 1995 roku, czyli Salmo Roach. Ta przynęta pojawiła się w 1995 roku. Dołożyliśmy ją do katalogu, który już pokazywałem wielokrotnie. Na jednej z kart mamy właśnie te cztery poblerki, które właśnie w jednym momencie, w jednym sezonie weszły do naszej oferty, czyli Perch 8, Roach 9, Pike 11 i Whitefish 13. To była decyzja dość rozsądna w odróżnieniu od rozpoczęcia oferty, budowania oferty szczupakowej od Whitefisha 18, Pike'a 16 i Percha 12, o których już wspominałem, które weszły w 1992 roku. Przynęty w granicach między 8 a 13 cm to był wtedy top absolutnie sprzedaży, jeśli chodzi o długości przynęt szczupakowych, i myślę, że tak zostało do dzisiaj, mimo że pojęcie przynęty małej, dużej, średniej, szczupakowej zupełnie się zmieniły i zupełnie co innego uznajemy za inne wielkości przynęt, uznajemy za przynęty duże niż wtedy w 90-tych latach. Tutaj znalazłem jeszcze, przy okazji pokażę Wam Whitefisha 18 w kolorze Mackerel Blue. Myślę, że to jest początek 2000 lat. Wtedy to było uznawane za bardzo dużą przynętę, a teraz co najwyżej średnią, jak wiecie. No ale cóż, takie są koleje losu i dobrze, pojawiają się nowe zabawki ku uciesze wędkarzy. No ale wracając do Roacha, tutaj jak pokazałem, już były tylko dwa kolorki ster wtedy w tych woblerach, jeśli o nim opowiadałem. Ster był taki sam we wszystkich czterech modelach, więc był wklejany z kawałkiem drutu razem ze sterem, czyli drut nie był przez całość korpusu. Były tylko dwa, to był taki model Deep Runner w zasadzie. Nazywał się Floating wtedy, Roach 9. No i był Natural Green, Natural Blue, dwa kolorki. Później zaczęliśmy rozbudowywać oczywiście tą ofertę kolorystyczną w Roachu. Pojawiły się kolory Green Tiger i Fire Tiger, czyli o takie fluo. Green Target, czyli zielony, żółty korpus, fluo z zielonym grzbietem, z paskami, lub też z pomarańczowym grzbietem i z paskami. A w 99 roku, tu jest właśnie katalog z 99 roku, do kolekcji doszły jeszcze kolory Pearl Blue i Crawdad, czyli CW. Tutaj ja znalazłem takiego jeszcze starego z tamtego okresu, no właśnie 99 rok. Roach 9 z starym sterem w kolorze CW, czyli brązowy metalik z brązowymi paskami. To wbrew pozorom był całkiem fajny kolor. Wielu ludzi połowiło na ten kolor fajne ryby. W 2000 doszedł tylko kolor GS, czyli Grey Silver. Perła z szarym grzbietem, łuseczkami, z czerwonym podgardlem. I tak szczerze mówiąc, te dwa kolory, czyli Pearl Blue, perła niebieski grzbiet, perła szary grzbiet, tak naprawdę plus GT, czyli Green Tiger, to tak naprawdę kolory, które powinny wystarczyć do łowienia właściwie w każdych warunkach, w każdym jeziorze. Taka podstawa, taki kanon przynęt sztucznych. Oczywiście wszystkie inne kolory też działają, bo tutaj, jak wiecie, działa też wyobraźnia wędkarza. Jeśli wędkarz uwierzy, jeśli przynęta mu się spodoba, to musi być pierwszy krok. Jeśli uwierzy w tą przynętę, że ona będzie działała, to ona nabiera magicznej mocy. Bardzo dużo jest w głowie wędkarza i na tym polega właśnie magia niektórych kolorów, które łowią, a inne nie łowią, choć potencjalnie są też bardzo ładne i powinny łowić. No i tutaj co się dzieje w 2001 roku? Przede wszystkim zmieniamy stery, zmieniamy konstrukcję woblerów, tych wszystkich średnich woblerów. Drut już jest przez całość korpusu. Stery są troszkę innego kształtu, innej konstrukcji.
Mamy możliwość dzięki temu wprowadzenia do oferty dwóch wersji, czyli floating z sterem pod brodą i deep runner z tym długim sterem, gdzie kółko jest na sterze. To się dzieje we wszystkich tych modelach, o których mówiłem, czyli Perch 8, Roach 9, Pike 11 i Whitefish 13. Tutaj jeszcze do oferty dochodzi taki prześliczny kolor oparty na metalizie srebrnej, czyli Silver Metallic Roach. Znalazłem takiego w swoich pudełkach. To jest właśnie Silver Metallic Roach w wersji Deep Runner. Jeszcze wtedy nie było napisu Salmon na sterach, dopiero później to zmieniliśmy. No cóż, ten kolor był bardzo fajny, skuteczny, był właściwie we wszystkich modelach w pewnym momencie Salmo, albo prawie we wszystkich, no ale trochę nam przysparzał kłopotów, bo niestety technologicznych, ponieważ tego podłoża metalicznego się bardzo źle trzymają kolejne warstwy, czy to jest kalkomania, czy to były nadruki, czy to był lakier bezbarwny. Niestety po zadrapaniu powierzchni, po nacięciu powierzchni przez szczupaka ten lakier odchodził. No i w pewnym momencie zlikwidowaliśmy wszystkie właściwie te kolory oparte na metalizie. No i co dalej? Właściwie ten model sprzedawał się średnio. Zawsze Perch 8 w tej kategorii przynęt średnich szczupakowych sprzedawał się lepiej niż Roach 9. Klienci zamawiali sporo nowych kolorów właśnie na Perchu, a Roach był zawsze w cieniu. W związku z tym w pewnym momencie zdecydowaliśmy, że likwidujemy go z oferty, kasujemy. I to było w roku 2005. Tutaj mam katalog z 2004 roku, gdzie po raz ostatni pojawia się Roach 9. Kolory nie zmieniały się. Właściwie wypadły te kolory oparte na fluokorpusie, czyli Fire Tiger i Green Tiger. Robiliśmy je, jeśli ktoś zamówił, tak jak już mówiłem wcześniej, klient nasz pan. Ale to był ostatni rok, kiedy Roach 9 był w naszej ofercie. Później było krótkie wznowienie z okazji 25-lecia firmy. Zdecydowaliśmy się wznowić ten model. Tutaj macie taką reklamówkę, którą zrobiłem wtedy i wysłaliśmy do naszych dystrybutorów w Europie. Mieliśmy w magazynie około 3,5 tysiąca korpusów, jeśli dobrze pamiętam, w dwóch wersjach, floating i deep runner, i na tej bazie zrobiliśmy te 5 kolorów, które tutaj widzicie na obrazku. Czyli tak naprawdę w ofercie pojawiło się na bardzo krótko, po kilkaset sztuk z każdego koloru. Wierzcie mi lub nie, wysłałem tą reklamówkę do naszych dystrybutorów. W ciągu jednego dnia wszystkie zostały zamówione, wszystkie zostały kupione. Tutaj mam, czyli to był niezły pomysł. Tutaj mamy takie dwa kolorki, mi zostały tylko z tych wszystkich dwóch wersjach. Mam nadzieję, że to będzie widać, że to będzie ostre. Niebieski i taki szary jelec. Na grzbiecie miały napis 25. rocznica, wersja limitowana 2016. Jeśli ktoś ma takie, nie wątpię, że macie, są wśród was bardzo zagorzali kolekcjonerzy wyrobów Salmo. Jeśli ktoś ma, to naprawdę myślę, że jest szczęściarzem, bo tak jak powiedziałem, z każdego koloru pojawiło się na rynku po kilkaset sztuk. Także jest to bardzo cenny eksponat muzealny, można powiedzieć. Tutaj jeszcze przeglądając moje pudełka, znalazłem kilka fajnych przynęt, które chciałem wam pokazać. Właśnie, kochają się nawzajem. Tu jest Perch z 92 roku, Perch 12 w pierwszej okleinie na drucie miedziowanym z napisem Salmo
Poland na sterze. Bardzo cenny eksponat również. No i Pike, to już troszeczkę późniejszy model, ale Pike z metalowym sterem w kolorze Custom Tiger Maski. Znalazłem też parę głowaczy, taką szóstkę na przykład. Jeden jest z napisem na sterze, drugi bez napisu. Oba, myślę, że to jest 92 rok, 91, 92. Także też cenne egzemplarze. Minęła szóstkę, też 91 rok. Oczywiście z korka, zrobiony z korka i na drucie miedzianym. Zawsze się zastanawiam, czy go nie założyć na wędkę i nie połowić nim, ponieważ wtedy nie mieliśmy urządzeń do nacinania, do powtarzalnego nacinania woblerów. Każdy z nich był nacinany piłką na kolanie, piłką do metalu, ręcznie, więc każdy z nich troszeczkę inaczej chodził, troszkę inaczej był wyważony. No i każdy z nich był troszkę inny. No to dodawało im naprawdę oryginalności. Powodowało, że jak ktoś kupił sobie trzy woblery, miał właściwie trzy różne przynęty. Taka ciekawostka z lat 90. No dobra, to chyba by było tyle, jeśli chodzi o Roacha i opowiastki z prehistorii Salmo. Zgodnie z zapowiedzią mam jeszcze, myślę, ciekawą niespodziankę dla Was. Mianowicie, myślę, że większość z Was nie wie nawet o tym, że w dawnych czasach rysowałem komiksy wędkarskie do pisma Wędkarski Świat, Świat Spinningu i Świat Spinningu i Muchy. Takie były pisma założone, by the way, przez świętej pamięci Adama Schmidta, twórcę marki Dragon, który też, to żeby zamknąć temat, był twórcą pisma Wędkarz Polski, nie wiem czy wiecie. No w każdym razie do tych pism, najpierw do Świata Spinningu i Muchy, później po zlikwidowaniu tych pism do wędkarskiego świata rysowałem komiksy, który ukazywał się w latach 97-2003 w każdym numerze, więc tych numerów mojego komiksu było sporo. I postanowiłem, zresztą namawiany trochę przez starszych kolegów, którzy pamiętają te czasy, żeby to przypomnieć, bo może paru osobom się to spodoba. Teraz sobie to przeglądałem i myślę, że jest szansa, bo wiele spraw, z których kiedyś się śmialiśmy, pozostało aktualnych, jak tak to bywa w życiu. Historia kołem się toczy, jak wiadomo. Jest tych komiksów sporo, bo to jest 7 lat co miesiąc. Ostatni rok był, czyli 2003 były tylko komiksy do połowy roku. No i myślę, że będę je wrzucał na swoją stronę ppprofishing.com co tydzień, już w lipcu. Oczywiście ogłoszę to, żebyście wiedzieli, że pojawił się pierwszy numer i co tydzień będą wskakiwały nowe odcinki komiksu. Rysowałem to, starałem się adekwatnie do tematyki danego numeru pisma, więc miesiące zimowe odpowiadały zimowej aktywności wędkarzy, maj szczupak, czerwiec sandacz i tak dalej. Zwykle to było skorelowane w jakiś sposób z tematyką poruszaną w danym numerze wędkarskiego świata. Tutaj macie jeden z odcinków na zachętę, to był chyba rok 98 i numer 6. Akurat o woblerach. Oczywiście ten numer komiksu będzie u mnie na stronie. Będzie można go sobie pooglądać jeszcze raz. Już niedługo. Ale mam prośbę, bo się okazało, że mimo, że jeden z naszych kolegów, mój serdeczny przyjaciel Arek Maćkiewicz, w pewnym momencie zeskanował te wszystkie komiksy ze starych numerów pism wędkarskich i podesłał mi. Chwała Ci za to, Arek, jeszcze raz wielkie dzięki, bo pewno by to znikło i nie chciałoby mi się tego szukać gdzieś tam po bibliotekach. Ale niestety są pewne braki. I mam propozycję, ponieważ chciałbym, żeby wszystkie te komiksy się ukazały na mojej stronie,
Prosiłbym Was o pomoc w odnalezieniu tych numerów pism, zeskanowaniu tych komiksów i przesłaniu do mnie. Przy tym nie ma jakiejś wielkiej paniki, ponieważ 97, 98 rok, czyli te dwa pierwsze lata mam pełne komplety, po 12 komiksów. Natomiast w 99 brakuje mi numeru 3 i 8. W 2000 brakuje mi sporo, bo od 1 do 8, czyli mam tylko 9, 10, 11, 12, czyli od 1 do 8 niestety nie mam. I w 2001 mam brak pod tytułem numer 2. Ja to wszystko jeszcze wrzucę w komentarzu pod filmem. No i proszę Was o pomoc. Osoba, która zdoła zeskanować, przesłać mi te braki, może być pewna, że będzie wynagrodzona. No, może nawet kilka osób. Na bieżąco będę Was informował, jakie są jeszcze braki i będę też próbował w jakiś sposób wynagrodzić osobom, które mi pomogą. To chyba tyle. Mam nadzieję, że te komiksy Wam się spodobają i że to jest dobry pomysł. Wiadomo, śmiech to zdrowie. Jestem pewien, że wiele tematów uznacie za całkiem jeszcze aktualnych, mimo upływu lat, mimo tych 20 paru lat, które nas dzielą właśnie od tych czasów, kiedy te komiksy były w wędkarskim świecie. To by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Proszę o kolejne pytania. Zapraszam na moją stronę pppprofishing.com. Niedługo tam komiksy, ale póki co jest tam sporo, jak sądzę, ciekawych rzeczy, nawet dla zaawansowanych łowców drapieżników. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.